Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Jest to, moi drodzy, ostatni odcinek, który tak naprawdę już wykonujemy po ukończeniu wątku fabularnego. W ostatnim odcinku dostaliśmy osiągnięcie za ukończenie gry, natomiast zanim jeszcze to wszystko nastąpi, to chciałabym teraz zrobić jeszcze parę drobnych spraw. To znaczy, chciałabym wam pokazać to osiągnięcie, które uda mi się jeszcze tutaj zrobić w grze, czyli rozwinąć postać na 100%, ale to za moment. Mamy do wykonania zadanie, w którym, tak jak w jedynce, informujemy naszych towarzyszy ogólnie, co się tutaj dzieje odnośnie naszej planety. Więc będziemy to zaraz robić. Jak widzicie, tutaj Kroni został w konwerterze z tego, co widzę. Więc zobaczymy, jak tutaj wszystko będzie wyglądać. Ja już, jeżeli chodzi o grę, wypowiedziałam się pod koniec ostatniego odcinka, gdy nam leciały napisy końcowe. Wypowiedziałam się wtedy na temat tego, co myślę o dwójeczce i o tym, co myślę, co ewentualnie może być w trójeczce. Tutaj ewentualnie część swoich myśli mogę powtórzyć, bo prawda jest taka, że nie mamy jakoś nie wiadomo o czym tutaj do rozmowy. Zresztą jest to taki odcinek, można by powiedzieć, trochę mimo wszystko podsumowujący. Chociaż no już ostatnio troszeczkę czasu na to poświęciłam, ale to myślę, że nic nie szkodzi, bo możemy tutaj jeszcze coś niecoś pogadać. Nie wiem, czy będziemy mogli tego odmieńca przeszukać. Podejrzewam, że jest taka możliwość, bo ja tego też ostatnio nie zrobiłam, bo jak wiecie, gra nas po prostu wyrzuciła przed formator. Ale zaraz to sprawdzimy, bo tutaj powinnam spotkać Kroniego. Przynajmniej tak mi gra pokazuje. Więc spróbujemy z nim porozmawiać. Jest tutaj mój Kroni? Jest, jak najbardziej. Znaleziono nowy cel w Mararkorze. Świetnie. Musimy się dowiedzieć, jaką potęgą dysponuje S i Niewian. Czy to możliwe, że inteligentne maszyny podejmują za nich strategiczne decyzje? A może są wystarczająco sprytni, by zajmować się tym sami. W gotowości. Czekam na rozkazy. Misja wykonana, dowódco. Niby tak, ale to była tylko marionetka. Obaj to wiemy. Mowa o osobliwości? Bingo! Nie mamy pojęcia, czym jest, ani kiedy dotrze do Magalana. Szczerze mówiąc, to dla nas całkowita zagadka. To już pewne. Nastąpi koniec Magalana. Rozpoczynam analizę. Dobrze, zrób to. Pozbierajmy fanty i zobaczymy, co dalej. Tak, dowódco. Co ciekawe, możemy jeszcze robić zadania z chipami kontrolnymi. Tego się nie spodziewałam. Czy tutaj leży to truchło? Chyba nie, bo żeśmy je zrzucili w sumie w dół, więc co ja oczekuję. Ale mamy sprawę z Kronim przynajmniej rozwiązaną, pogadałam z nim. Chipy kontrolne to może będzie rzecz, którą będę już robiła sobie sama. Ewentualnie z wami gdzieś tam później przy okazji. Asgard widzę, że został tutaj w Alfarze, także musimy się postarać, żeby do niego dotrzeć. Oznaczyłam go sobie. W sumie teraz ja jestem troszeczkę głupia, bo my możemy korzystać z jetpacka. Już teraz bez limitu. Odblokowaliśmy ostatnio mistrza jetpacka. Złotą, tak jakby taką platynkę. Także już się teraz nie musimy martwić i możemy sobie latać, gdzie nam się żywnie podoba. Także jak widzicie, odblokowywanie tego paliwa i tego wszystkiego to jest w ogóle największa głupota, bo później i tak mamy nieograniczony jetpack. No ale dobra. No proszę, tutaj jeszcze mamy potworki. Nie spodziewałam się. Myślałam, że do Asgara sobie pójdę na luzie. A tu jeszcze przed nami troszeczkę walki. Czy to coś złego? No raczej nie. W sumie spoko, bo jakby ktoś chciał sobie jeszcze poekspić, to jest na czym. Tu są jeszcze jakieś stwory? Tak. Jak widzicie, no nic szczególnego, bo jakieś tam wykolejeńce tylko. Tak głównie.
Dziękuję ci bardzo, Kroni. W sumie dobrze, że tutaj idziemy, bo wiecie, Asgard tutaj był z Dexem, nie? A Dex? No nie wiem, co z Dexem. Co z moim synem? Oby tylko nic mu się nie stało. To się jeszcze okaże. Wcale nie powinno go tu być. Kłótnie nam teraz nie pomogą. Słuchaj, chłopak coś sobie ubzdura. Gdy tak robi, to niczego nie da mu się wyperswadować. Dzieciak ma żelazną wolę. Tych kilka ostatnich dni to było szaleństwo. Doprawdy żyjemy w burzliwych czasach. I w najbliższym czasie pewnie się to nie zmieni. To prawda. Przykro mi. Nie kłopocz się. Sam się wszystkim zajmę. No to do dzieła. Daj mi znać, kiedy znajdziesz coś nowego. Oczywiście. Masz moje słowo. Tak. Przyjąłem ten zaszczyt z dumą. Dziękuję, stary przyjacielu. No i co, naprawdę nie możemy nic zrobić? To wygląda trochę tak, jakby on tam leżał. No dobrze. Dalej mamy tutaj Baxtera. To lecimy. Tak przy okazji. Czy ja mam tutaj gdzieś jakiegoś nauczyciela? Nie, nie w tym miejscu. Dobrze, pogadajmy sobie z kolejną osobą. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Jestem w sumie ciekawa. W ogóle taka anegdota. W dwójce, jak pamiętacie... Co tu się dzieje? Aha, mutanty. Dobra. W dwójce, jak pamiętacie, ogólnie... No, pokonywaliśmy Logana razem z Zozą. Jako w jakby akcie zemsty. Ale w jedynce u mnie na przykład na serii Logan zginął z mojej ręki. Przejdźmy do rzeczy. Co tak naprawdę się odpierdala w tym Mararkorze? Czy te kosmiczne pojeby serio dały nogę, bo kilku durniów narobiło rabanu? Mocne słowa jak na gościa, który mieszka w dziurze w ziemi i każe innym odwalać za siebie brudną robotę. Zamiast się do mnie dopierdalać, powiedz mi, co naprawdę zdarzyło się w głównym formatorze. Te jebane dziwadła odlecą w końcu z naszej planety, czy nie? Nie, okopali się. Zostają, by czekać na przybycie osobliwości. Przybycie czego? Nieważne. To trudne słowo. Po prostu kilka rzeczy będzie się musiało zmienić. I to szybko. Myślisz, że tego kurwa nie wiem? Zresztą to moja kwestia. Magalan zbyt długo udzielał schronienia takim szujom jak ty. Teraz wszyscy zginiecie. Proszę, proszę, proszę. Wreszcie wyszło szydło z worka. Od początku wiedziałem, co o nas sądzisz.
końcu pokazałeś swoje prawdziwe oblicze. Nawet bym się ucieszył, gdyby ta jebana horda pomiotów piekieł nie zamierzała nas zlikwidować. Normalnie jak podczas wojny z pieprzonymi albami. Chcę, by te pierdolone mutanty zniknęły z mojego krateru. W każdym razie dość zabawy w dobrego wujka. Musimy tu sporo pozmieniać. I to szybko. Obecnie każdy jebany złamas myśli, że może tu włazić i stąd wyłazić, kiedy mu się podoba. Nie ma tutaj miejsca dla dupków z zewnątrz takich jak ty. Nichuja. Do krateru nie wejdzie więcej nikt, kto nie należy do banitów. Lepiej dobrze się zastanów, zanim znów pokażesz nam swoją paskudną mordę. Jak wolisz, Baxter. Dostałeś informacje, których potrzebowałeś. Czekają mnie inne sprawy. O, jeszcze jedno. Wypierdalaj! No dobrze. Czyli jak widzicie, nie było miłego przy... No, przywitania. Idziemy do Ekroma. Dobra, moi drodzy, wracamy. Udało mi się tutaj jakoś przeżyć, że tak powiem. Dobra, zaznaczymy sobie Ekroma. Żeby do niego bez problemu trafić i zobaczymy, co ma do powiedzenia. Wywarłeś na mnie ogromne wrażenie, Jax. Ponoć dokonałeś czegoś naprawdę niezwykłego. Oho, czyżby zwolennik ewolucyjnej rewolucji powiedział mi komplement? Niebianie zostali pokonani, a wraz z nimi przepadły liczne okazje, by czegoś się od nich nauczyć. Twoje starania z pewnością zasługują na uznanie. Chociaż nie mogę powiedzieć, że zgadzam się z każdą z twoich decyzji. I to wszystko przez to, że nie chciałem być albem? Twoje destrukcyjne postępowanie okazało się ogromną przeszkodą. W dodatku sprowadzi na nas zagładę. Teraz na Magalanie zapanuje chaos. Eleksetorzy nie będą już w stanie kontrolować mutantów. W ich chorych umysłach zrodzi się uwielbienie dla zniszczenia i zepsucia. Poczynałeś sobie nieostrożnie i samolubnie. A mimo to znalazłeś się bliżej kolejnego szczebla ewolucji niż ktokolwiek inny. Niż jakikolwiek alb. Czyżby przemawiała przez ciebie zazdrość? To bardzo śmiałe przypuszczenie, dowódco. Rozważa to. Kurde, tutaj się sypie tyle ekspa za gadki z głupimi ludźmi, nie? No, nowy poziom wbiłam. No dobrze, to w takim razie korzystajmy dalej. Tutaj w zamku musimy porozmawiać z Reinholdem. To lecimy w takim razie i zobaczymy, co się dowiemy. Oh shit, my goodness! Tu się leją wszyscy z mutantami. I wiecie, ja umywam rączki, bo mi się nie chce bić. Ale kurde, to, że mutanty się wszędzie rozpierzchły, to przecież nie jest nasza wina. W ogóle nie rozumiem, co ten Ekrom do nas spierdzielił, nie? Może to wszystko to w ogóle nie była nasza wina. Nie czaję. Dobrze, zobaczmy, co ma Reinhold do powiedzenia. Co wstąpiło w Zozę? Czyżby Morkoni zrobili jej wodę z mózgu? Zawsze miała charakterek. Nie chcę jej więcej widzieć. Czy wyrażam się jasno? Mogłeś poprosić. Czy trzeba było nasyłać na nas roboty? Pewnie nie. Ale teraz wiesz, że mówię poważnie. Ale Reinhold, ja przyszłam trochę w innej sprawie do ciebie, wiesz? Zakończył się mroczny rozdział w historii ludzkości, a rozpoczął nowy. Nastąpiło to szybciej, niż chcieliby niektórzy. Zbawienie osiągnąć da się wyłącznie dzięki determinacji. Przytłacza mnie odpowiedzialność, która spoczywa na moich barkach. Chyba nie dam rady. Przykro mi to słyszeć. Jesteś zagubioną duszą. Zabłądziłeś w drodze ku swemu przeznaczeniu. Ktoś powinien ulżyć ci w cierpieniach.
Co? Że co? Przepraszam. Reinhold, czy ty się nie pomyliłeś? Słucham? Chyba mnie coś ominęło w życiu, wiecie? Czemu Reinhold chce mnie bić? Że zaraz się okaże, że ja go zabiję, nie? Dobra, gościu jest naprawdę twardy, nie? Czemu nic się nie dzieje? Nie rozumiem, o co chodzi. Nie wahaj się. Witam. Bijecie mnie? Nie teraz. Muszę się nad tobą zastanowić. Chłopie, chyba ci się coś we łbie poprzestawiało. Dobra, tu jest bastion. Myślę, że go zostawimy sobie na koniec. Bo tu mamy największe skupisko. A tutaj mamy do pogadania z Wiktorem i z Bahadurem. Dobrze, czyli tych rozmów wcale nie ma aż tak dużo. Kurwa, to są wszędzie mutanty, matko i córko. O co chodzi, nie? No dobra, nieważne może. Czy czujesz dumę, która rozpala twą duszę? Jako Morko? Praktycznie samodzielnie pokonałeś niebiańską armię. Jeszcze nie skończyłem. Tak przypuszczałem. Pod tym względem stanowisz przykład dla wszystkich Morkonów. Jesteś prawdziwym prorokiem Ravaka. Młodzi wandale mogliby się sporo od ciebie nauczyć. Nie martw się tymi mutantami. Jak rozumiem, w tej chwili są poza grotą. Wykonują za nas naszą robotę. Być może to Ravak je zesłał, by dopilnować wybawienia Magalana. Rób zatem, co musisz. Raduj się z apokalipsy w imię Ravak. Gniew Wiktora jest ukończony. To co, to teraz Bahadur, nie? Dobra, chciałam pobiec inną stroną, ale niech będzie w takim wypadku tędy, jak już tak przelazłam. Takie pytanko, z tych umiejętności, bo ja mam te punkty do wydania. Kto mnie uczył tego licytatora? Tutaj chyba tylko gościu, dokładnie. No dobrze, a kto mnie uczy dystansowych? Bo mogę sobie dać w jedną dystansową jakąś umiejętność. Na przykład tutaj coś może... Nie, nie możemy, bo muszę dać w sobie tutaj, w to. Okej, tutaj mi chyba Rolf nauczy, dokładnie. Dobra, to chwilowo biegniemy sobie do Bahadura. Myślę, że to... Nie wiem, jak ja mam zatytułować ten odcinek, czy to bardziej jako odcinek bonusowy, czy bardziej jako odcinek taki, wiecie. Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Myślę, że ten z chipami dla Kroniego to będzie jako bonusowy odcinek. W sumie myślę, że ten też powinien, bo typowo grę zakończyliśmy w poprzednim odcinku, bo dostaliśmy osiągnięcie na przykład. Więc myślę, że już będzie to jako bonus jeden po prostu. Rozpoczynam optymalizację systemu. Łomatko. Analiza środowiska. Gdzie ja chciałam pobiec? Cześć Bahadur, będziesz ze mnie chyba dumny. Nasza armia zwycięży. Wzbudzamy trwogę w sercach wszystkich wrogów.
Poczekaj. Musimy pomówić o przyszłości. Niczego się nie nauczyłeś od Morkonów. Przyszłość to pusta, urojona idea, która ma wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istnieje tylko równowaga. Wkrótce ludzkość pojmie, że nadciąga era zniszczenia. To akurat każdy zdążył zauważyć. Tak musi być. Właśnie do tego od tak dawna dążymy. Chwały tym, co w imieniu Rawaka bronią równowagi. Masz rację. Trzeba wybić ich do nogi. Raduj się, Jaxie. Będziemy świadkami wydarzenia, jakiego Magalan jeszcze nie widział. Powtarzają, że grota jest w niebezpieczeństwie, że mutanty się mnożą i wkrótce nas stłamszą. Dobrze, niech przybywają. Gdy zaatakują, nie zostanie nic prócz naszej bazy. Zostaniemy uratowani ku chwale Rawaka. Ku chwale Rawaka. Dobrze, kolejny expik. I teraz już nam zostały chyba same postaci w tym. No, w Bastionie. Także od razu może sobie zaznaczę Rolfa. Tylko, że zanim, to jeszcze bym tutaj poszła sobie do... Wiecie dokąd, no. Tak, mutanty się teraz rozpierzchły totalnie wszędzie. Ciekawe mnie w ogóle, dlaczego ja nie muszę z nikim rozmawiać tutaj we forcie. Może dlatego, że postacią jako taką, z którą muszę rozmawiać, jest jakby Kaja. Ona jest tak jakby przedstawicielką frakcji w tym momencie. A ja znowu się zapominam, że ja teraz mogę sobie tak latać bezkarnie wszędzie. Która to była kopuła? Tutaj to było. No dobrze. Cześć, Tjark. I rozwijamy się tutaj. Pięknie. Zaraz będziemy mieli tutaj osiągnięcie. Jeżeli chodzi o Bastion, to też są mutanty? Nie ma. Idealista, odblokowano wszystkie umiejętności postaci. To super. Czyli zostały mi tak naprawdę teraz tylko dystansowe. Widzę, że mutanty to naprawdę są teraz wszędzie. Naucz mnie czegoś o polowaniu i nauczymy się pierwszego stopnia broni dystansowej. Potem... Okej, tu muszę mieć 3 wszędzie, żeby się uczyć dalej. No wyjątkiem jest tutaj biegłość ogólnie. Czyli tutaj potrzebuję 4 punkty, 5, 6, 7, 8 punktów umiejętności i możemy się rozwinąć dalej. Aha, dobra, nie w ten sposób. Rozumiem. Super. Dobra, od razu Nyra mi się tutaj pojawiła. Ale to już możemy odznaczyć. No to co, zacznijmy może od Nyry. Skoro zlikwidowaliśmy główne zagrożenie, czy nie trzeba by zająć się technologią niebian? Nie krępuj się. Takiego tempa się nie spodziewałam. Gdzie tkwi haczyk? Nasi ludzie zrobiliby dobry użytek z ulepszonych transformatorów niebian. Tylko weź broń, żebyśmy mogli wkroczyć do akcji, gdy sprawy się skomplikują. Ekstremiści twojego pokroju nigdy nie byli dobrymi naukowcami czy technikami. Doceniam jednak wartość pracy niebian i postaram się, by przysłużyła się także nam. I jeszcze jedno.
Niektórzy z nas traktują mutantów jak braci. Oni zechcą wykorzystać chaos. Są w tym niedoścignieni. Lepiej ich powstrzymać, zanim zdołają wyrządzić nieodwracalne szkody. Wrócę do pracy, jak tylko to załatwimy. Światopogląd Nyry. Dobrze, ukończono. Dalej, Kaja. Udało ci się. Główny formator mamy z głowy. Jak śmiałaś we mnie wątpić? Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tym razem zdołasz uciec. To zaledwie jedno zwycięstwo. Wiem. Dla ciebie wojna mogłaby się nigdy nie kończyć. Ale ja nie chcę tak żyć. Wolę spróbować wyciągnąć z tego coś dobrego. Tak trzymaj. Jeszcze nie skończyliśmy. W ogóle fajnie, że ona nic nie skomentowała, że nasz syn prawdopodobnie nie żyje. Super, kolejny poziom. Nie no, jestem w niebie, nie? Czasami po prostu cię nie rozumiem. O co chodzi? Wziąłeś i poszedłeś prosto do tego głównego formatora, by skopać wszystkim tyłki. To jest śmiały ruch. Nieprędko ktoś go powtórzy. Może zmienisz zdanie za parę lat, kiedy większość ludzkości przestanie istnieć. Ale z ciebie smutas, Jax. Oby to nie był mój wpływ. Niby powinno mi bardziej zależeć na tym wszystkim, ale... No, jak to mawiał mój ojciec, żyjemy w ciekawych czasach, no nie? Kurde, nie rozumiem, dlaczego te postaci wyrażają dezaprobatę. Kurwa, jakim cudem zawsze wywijasz się śmierci? Kogoś innego trzeba by już zbierać kawałek po kawałku po całym Magellanie. Ale ty... Chyba mam szczęście. Gdyby tylko nasi ludzie w grocie wiedzieli, co się dzieje. Kiedyś trzeba będzie ich porzucić, ale jeszcze nie dzisiaj. No to co teraz? Zajmiemy się polowaniem na niedobitki niebian? Chcesz zabić coś jeszcze? Czytasz mi w myślach. Widziałeś, jak te mutanty się rozpanoszyły? Jak królowie na włościach. Nie znoszę ich. Co ty na to, byśmy odwiedzili moich wyjątkowych kumpli? Cyklopy. Przydałaby się porządna bójka z mutantami. W drogę! Dobra, jeszcze z Tialgiem nie rozmawiałam u góry. Ostatnia bitwa tej wojny dobiegła końca. Gratulacje. Powinieneś pogratulować sobie. Chciałbym ci podziękować. Ostatni bastion, który mógł powstrzymać osobliwość przed pochłonięciem wszystkiego, właśnie padł. Magellan jest zgubiony. I jego mieszkańcy też. Czy to prawda, co o tobie mówią? Uległeś złu? Powiedziesz nas wszystkich ku śmierci? Czas leczy wszystkie rany, ale nie moje. Ludzkość będzie musiała walczyć dalej o przetrwanie bez ciebie. Że co do cholery jasnej, bo ja nie rozumiem w ogóle, co te postaci do mnie mówią. Nie wiem, czy to przez to, że jestem Morkonem? Nie rozumiem tego. To jest strasznie dziwne, bo przecież jakby tutaj nie ma czegoś takiego. Nie wiem. Naprawdę się nie caskałeś. Szacuneczek. Chodzi ci o główny formator? Cóż, bywałem w gorszych miejscach. Kawał z ciebie twardziela. Co dalej? Wszyscy zginiemy. To na pewno, ale przynajmniej odejdziemy z hukiem. Podobno zbliżają się mutanty. Kiedyś wylądowałem z jednym na całą noc w piwnicy. Stary, uwierz, nieźle im zajeżdża z paszczy. Masakra. O! Miłej zabawy. Chętnie zobaczę, co się jeszcze wydarzy. Honor Draba. I zostały nam dwie ostatnie osoby. Niesamowicie się spisałeś, Jax. Co za stanowczość. Poradzisz sobie z tym wyzwaniem bez dwóch zdań. Mam się teraz poczuć lepiej? A, prawda. To pewnie dziwne, że tak mówię. Mimo to rozpiera mnie duma. Proszę cię. Uwierz mi,
Kiedy szkoliłem cię na dowódcę w Lodowym Pałacu, zupełnie źle cię oceniłem. Cechują cię niezłomność i skuteczność, ale to nie wszystko. Bywasz bezlitosny dla wrogów i wspaniałomyślny dla sojuszników. Jesteś wyjątkowy, jak bohater, jak istna osobliwość. Przypominasz niespotykane zjawisko. Ta planeta nie ujrzy już takich jak ty. Potrafisz wyeliminować największe zagrożenie. Zmieść je z powierzchni planety. Niszczysz wszystko, co stanie ci na przeszkodzie. Ale to chyba transakcja wiązana. Nikt inny by tego nie dokonał. Dobra, rozumiem. Czyżby? Trudno mi orzec, skąd to się w tobie wzięło. Albo dokąd nas zaprowadzi. Niemniej jednak podążasz własną drogą. Każdy z nas musi odegrać swoją rolę. Tak, bez wątpienia. Poza tym pragnę zobaczyć, co się wydarzy w przyszłości. Zapoczątkowałeś wiele zmian. Tak będzie. W porządku. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Szczerze. Dobra robota, Jax. Dobra, i została nam ostatnia osoba do porozmawiania. Znowu nowy poziom? Kurwa, ale to się sypie. Twoje heroiczne wyczyny były szalenie zajmujące. Masz mnie za jakiegoś bohatera? Działasz w imię najwyższego dobra. Bohater to ktoś, kto właśnie tak robi. Musisz naprawdę popracować nad wnikliwością Falk. Albo raczej nad jej brakiem. Niewykluczone, że nieco przesadziłem. Z niecierpliwością wypatruję kolejnych wyzwań. Bez względu na to, co przyniosą. Planeta Magalan, wysoce rozwinięta cywilizacja, miliony mieszkańców, zaawansowana technologia. Magalan zdawał się mieć przed sobą świetlaną przyszłość. Adam, okazało się, że był to dr Adam Charles Dawkins, znany też jako Hybryda, główna postać w wojnie pomiędzy Albami a wolnymi ludźmi. Ten półczłowiek został wyciągnięty z maszyny Hybrydy i przywrócony do życia. Jego nagła troska o losy ludzkości wzbudzała powszechny niepokój. Starzec miał nadzwyczajną wiedzę na temat niebian i zdawał się wręcz podziwiać ich ambicje, mimo że to on założył szóstą siłę i czynnie w niej działał. Pomysłodawca misji Kassandry pierwotnie zamierzał wykorzystać ją, aby przedłużyć swoje własne życie, przekładając poszukiwanie nieśmiertelności ponad dobro ludzkości. Jax szczerze wierzył w ponowne spotkanie z tym zdrajcą ludzkości i przysiągł sobie, że będzie w pełni przygotowany, gdy to nastąpi. Najpotężniejsza magini berserków i matka syna Jaxa, budząca postrach dowódczyni, która poprowadziła swój lud do boju przeciwko wrogom, czyli Kaja. W późniejszym okresie służyła swym ludziom w forcie jako wyrocznia. Zajęcie to wypełniało cały jej czas, odganiając przy tym jej uporczywe, destrukcyjne myśli. Nyra, niezwykle utalentowana inżynier Albów, kiedy tylko przestawała zażywać Eleks i dawała się ponieść emocjom, stawała się skrajnie nieprzewidywalna. Była cenną partnerką, wyszkoloną i doświadczoną w bojach przeciwko wrogom swego ludu, szczególnie z wolnymi ludźmi. Na przymusowym urlopie miała dość czasu, aby przemyśleć sprawy swoje i swoich ludzi. Zaczęła podawać w wątpliwość motywy niektórych Albów, te wątpliwości odcisnęły trwałe piętno na jej dalszym losie. Trzeba było ją przekonać o słuszności walki z niebianami u boku innych wolnych ludzi, tak samo jak do komitywy z rebeliantami. Swoją miłość do Jaxa pogrzebała głęboko w sercu, ukrywając ją tak, jak nauczyli ją jej pobratymcy. No tak. Po raz wtóry wciągnął go wir wydarzeń, które miały wkrótce odmienić losy całego Magalana. Oczywiście mowa o Jaxie.
Nauczycielska siła chaosu opanowała Magala, największe korzyści osiągnęli mutanci, którzy najlepiej panowali nad chaosem, przez co zyskali przewagę nad całą resztą. Hordy mutantów gromadziły się, przemierzały krainy i siały spustoszenie. Osobliwość przyczyna wszystkich ważniejszych wydarzeń ostatnich lat nie mogła dłużej pozostawać w cieniu. Wkrótce miała diametralnie odmienić cały Magalan. Czas Magalana mijał, a wraz z nim świat chylił się ku końcowi. U4 Kroni. Ten dron bojowy wiernie służył swojemu panu Jaxowi jeszcze w czasach, gdy ten był dowódcą Albów. Jego oprogramowanie gwarantowało nieprzerwane działanie w trybie analitycznym, sceptycznym, a nawet bojowym wobec obcych oraz przedstawicieli innych frakcji. Niewielki, lecz skuteczny robot bojowy, gotów natychmiast zabić każdego, kto wyrazi wrogość wobec jego pana. 100% lojalność, najwierniejszy towarzysz, jakiego można sobie zażyczyć. Drap. Ten oszust wychował się pośród banitów i wyznawał ich wartości. Jako kapitan podlegał księciu i był zobowiązany ochraniać krater. Książę Ateris wreszcie zdecydował się pozbyć Draba, co zburzyło jego światopogląd i podkopało lojalność wobec księcia. Falk nie jest człowiekiem, lecz cyborgiem skonstruowanym w Ignadonie przez szalonego naukowca w ramach prototypu, który miał pomóc klerykom w konflikcie z Albami. Jego chęci zostania człowiekiem nieraz bywały poddane próbie i zawiodły go w nieprzyjazne miejsca, lecz wciąż mowa tu o uprzejmej i dobrej istocie. Cyborg poznał już ponad 100 sposobów na zabicie człowieka, lecz mimo to pozostał przyjacielski i ciekawy świata. To nieprzewidywalne połączenie. Jego niezdolność do wypracowania emocji zmieniła go w niebezpiecznego osobnika, a jego destrukcyjne skłonności powoli zaczęły się ujawniać. Wardek, zdrajca Wardek, ojciec Jaxa, przepadł bez śladu po wojnie z Albami. Niektórzy twierdzą, że umarł. Zdarzają się też tacy, którzy go rzekomo spotkali. Okazało się, że nieistotnie Wardek wciąż żył. Wielu sądziło, że odegra on kluczową rolę w wojnie przeciwko Niebianom. Jego działania również podczas wojny z Albami były wynikiem uzależnienia od Aleksu. Nie był w stanie z niego zrezygnować. Ten uparty starzec wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom i odegrał ważną rolę w wojnie przeciwko Niebianom. Logan, po obaleniu księcia towaru, przepełniony goryczą, zbiegł do ruin na południowym wybrzeżu Karakis. Ponowne spotkanie z siostrą bliźniaczką Zozą było mniej czułe, niż można się było spodziewać. Logan w trakcie wojny nie miał do zaoferowania ludziom nic ponad wymuszony uśmiech, oszczędzał siły dla swoich własnych potrzeb. Śmierć Logana obchodziła wyłącznie szczury, które się nim żywiły. Był łotrem, za którym nikt nie zatęskni. Zouza, siostra bliźniaczka Logana, byłego księcia towaru. Niezwykle gwałtowna i brutalna kobieta ze skłonnościami do wahań nastroju. Wreszcie nawet sam Jack znalazł się na czarnej liście tej niebezpiecznej kobiety. Jej relacja z Jaxem rozwijała się przez lata. Z czasem, ku zdziwieniu Zouzy, urosła do rangi prawdziwego uczucia, choć był to efekt, do którego nie przyznawałaby się przed nikim, włączając siebie. Ford, szczur, przebiegły banita, dzięki knowaniom i manipulacji znalazł się na samym szczycie hierarchii i został kapitanem, by wkrótce przyjąć władzę nad fortem berserków. Stosunki między Jaxem a szczurem były napięte, ale dla szczura Jax okazał się bardzo przydatny w rozwiązywaniu problemów miasta. Szczur był niemal wdzięczny Jaxowi za to, że po wojnie z Niebianami jego fort wciąż stał w miejscu. Fox. Ten młody berserk zasilił szeregi wojowników najszybciej w hierarchii swojego ludu. Niemniej jednak znany był pośród nich ze swojego nieposłuszeństwa prawdziwy lis w gronie wilków. Jako towarzysz stawiał mnóstwo niecodziennych żądań. Jax znajdował się w życiu w wielu dziwnych sytuacjach, ale to w towarzystwie Foxa były prawdziwym wyzwaniem. Usłyszawszy historię niezwykłej tragedii rodzinnej Foxa, Jax postanowił pomóc swojemu towarzyszowi w potrzebie.
Jacksowi udało się połączyć ze sobą członków rodziny Foxa. Chłopak będzie mu wdzięczny do końca życia. Zamek. Hagen, naczelnik na zamku kleryków, umywał sobie ręce po łokcie, próbując utrzymać morale swoich ludzi po tym, jak utracili hord. Hagen stał pomiędzy dwoma sprzecznymi ugrupowaniami na zamku, lecz zawsze pragnął, by zwolennicy wiary i zwolennicy nauki znaleźli porozumienie pomimo różnic. Hagen darzył Jacksa szacunkiem za jego dokonania w Marakorze oraz zasługi dla całej ludzkości, choć nie było to silne uczucie. Tialk, naczelnik berserków i wybitny przywódca, utalentowany adept sztuki wojennej. Jax nie znalazłby nikogo lepszego do dowodzenia bastionem szóstej siły. Niestrudzenie pracował, pokonując przeszkody na drodze szóstej siły i rzadko kiedy przegrywał. Poprowadził siły bastiony i ich sprzymierzeńców do bitwy z niebianami na ich własnej ziemi w Marakorze. To prawdziwy przejaw heroizmu. Pod koniec wojny mógł z dumą powiedzieć, że wspólnie z Jacksem dokonali czegoś naprawdę wielkiego. Niestety podłe poczynania Jacksa wywołały między nimi spór. Reinhold, sędzia kleryków, był pełen pasji do swojej pracy, bezustannie pilnował dobrobytu ludzkości i dbał o jej przetrwanie. Do niego ostateczna bitwa przeciwko niebianom zakończyła szczególnie mroczny rozdział w historii ludzkości. Przyłapał się na tym, że znowu pełen nadziei spogląda w przyszłość. Wiktor, ten szczególnie okrutny dowódca Morkonów, odznaczał się niebywałą tężyzną, którą nabywał, spędziwszy młodość w katakumbach Thompson Town razem ze swoim bratem Olegiem. Ciągnął się za nim swąd śmierci, zniszczenia i pogorzelisk, jakie zostawał za sobą podczas licznych działań wojennych. Z jego punktu widzenia Jax pokonał armię Nieban samodzielnie, tak niszczycielski potencjał nie mógł zostać przez niego niedoceniony. Baxter, książę Atelis, żył w bezustannym zaszczuciu i pod presją licznych ataków. Po latach prześladowań popadł w paranoję i usunął się w cień. Ten przywódca banitów przekazał swojej marionetce władzę nad górną dzielnicą, a następnie zszedł do dzielnicy dolnej, gdzie zamieszkał w ukryciu. Koniec wojny z niebianami był Baxterowi cokolwiek obojętny, zbyt zajmowało go liczenie zysków. Krater, koniec wojny z niebianami był dla Hektora niemałym zmartwieniem, bowiem oznaczało to, że już nigdy nie będzie mógł opuścić swojego tronu. Ekrom, pierwszy eleksator albów z Ignadonu, przemierzał Magalan, patrolując, eksplorując i zbierając strategiczne informacje o działaniach wrogów, aby zawsze być o krok przed nimi. Jego prawdziwa siła pozostawała dla wszystkich zagadką, nikt bowiem nie odważył się zbliżyć na tyle, by się o niej przekonać. Chociaż nie zupełnie zgadzał się z decyzjami Jacksa w wojnie z niebianami, wypadało mu okazać wdzięczność za jego dokonania w Marakorze. Jednak nie godził się na chaos i jego konsekwencje wynikające z postępowania Jacksa. Eleksatorzy wkrótce mieli utracić kontrolę nad swoimi mutantami. Grota, tunele opuszczonego miasta Thompson Town stanowią kwatery główną Morkonów. To istna świątynia bólu, wzniesiona przez fanatyków na cześć ich okrutnego boga. Bahadur, obrońca równowagi, rządził w grocie poprzez tortury i zastraszanie. Największą radość znajdował w wydawaniu wyroków i obserwowaniu cierpienia możliwie największej liczby ludzi. Jax, zwany przez wielu jako bestia z Ksakoru lub obcy, chciał ostatecznie przejść do historii jako Morkon, który położył kres wojnie z niebianami. Nawet po wojnie Bahadur wierzył, że pozostałe siły Morkonów mogłyby któregoś dnia górować nad resztą społeczności i napawać je strachem. Nie darzył osiągnąć Jacksa zbyt wielkim uznaniem nawet po bitwie o Marakor, wręcz przeciwnie, jej wynik wywołał niezadowolenie nihilistycznego przywódcy. Depozytorium. Azog był naczelnikiem głównej kwatery Albów, był skrupulatny i dokładny w działaniu, mało czego nie zdołałby on w życiu osiągnąć. Jako orędownik nowej dyrektywy Azog rozkazał swoim agentom w pełni egzekwować to nowo ustanowione prawa Albów.
Azog radośnie przejął wieść o zakończeniu wojny, ponieważ pozwoliło mu to w pełni skupić się na nowej dyrektywie, misji, której oddawał się bez reszty. Termin ostateczny. Zadanie zostało wykonane. Mieliśmy podsumowanie, można chyba tak rzec. I co? I jeszcze może byśmy szybko tutaj zajrzeli do naszego nauczyciela. Nauczyli się tej broni dystansowej na kolejne dwa poziomy. Myślę, że jeszcze będzie ten jeden odcinek taki bonusowy z właśnie tych chipów razem z Kroniem, bo jak widzieliście, mogłam to robić. Jakimś cudem zadanie się wcześniej trochę przyblokowało. No, ale dobrze. Trochę tylko nie rozumiem, co nasze decyzje niby takiego zrobiły, że te mutanty niby tutaj wylazły. To do mnie akurat nie dochodzi. Zręczność, inteligencja. Myślę, że mi braknie zręczności. Ale to zobaczymy. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Usłyszymy się w jeszcze jednym odcinku bonusowym właśnie z szukania tych chipów kontrolnych. I myślę też, że wtedy pokażę Wam tutaj już pełne drzewka umiejętności, bo myślę, że uda mi się dobić akurat tak punktów, żeby tutaj to wszystko rozwinąć na odcinku i pokazać Wam jeszcze osiągnięcie na konsoli Xbox 360, to jestem dobra. Xbox Series X oczywiście. Dobrze, moi drodzy, dzięki Wam jeszcze raz. Robię kolejny zapis, bo już się gubię w tym, co robię. Trzymajcie się i cześć.